Siemanko, z tej strony Krzychu. Witam w kolejnym odcinku z serii One Credit. Dzisiaj gramy sobie w szmapsa. Ci, co oglądają moje filmy od dłuższego czasu, wiedzą, że ja lubię szmapsy, to znaczy strzelanki takie. Lecimy do gór czy w bogi, rozwalamy wszystko, co się rusza. I dzisiaj właśnie taką gierkę sobie zagramy na automacie oczywiście. Już widzicie Cyvern, The Dragon of Weapons, firma Kaneko, 98 rok. Na automatach się z tym w mojej w młodych latach się nie spotkałem, no ale nieważne. Bardzo fajny szmapsik, widzicie, sterujemy smokiem i naparzamy we wszystko z rusza. Zobaczymy, gdzie mi się uda dojść. Pewnie ten filmik długo nie będzie trwał, bo gra jest dosyć trudna. Jedziemy. Jeden kredycik. Start. Mamy smoki, trzy sztuki. Ja przeważnie gram tym czerwonym. Dobra, i mamy dwuprzyciskowy system strzelania, tak? Drugi przycisk to jest bomba. Pierwszy przycisk to jest strzała. Gdy przytrzymamy, to... O, żyjemy takim ogniem. Dobra, naparzam. Łatwo nie będzie. Oczywiście zbieramy powery. Dawaj go tu, o. Zbieramy powery. Nasza moc rośnie. No co tu dużo więcej gadać? Szmapsi po prostu. Musiałem bombę zastosować, bo bym zginął. Szkoda życia na początku gry. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczcie, jak atakują wściekle. A to jest początek gry dopiero. Dlatego mówię, że daleko chyba nie zajdę. Kurde. Dobra, udało się. Jest ich mnogo i bolsze. Ajdź. Ciężko się rozmawia. Ciężko się gada i skupia w takiej grze, ale spróbuję. Zobaczcie, ileś wylatuje. Będzie mieć pierwszego bossa. Gdy używam tego płomienia, to mi tam uchodzi w lewym rogu taka żółta kreska jak power, jakby energia. Oj, mało brakło. Bomba. Mam jeszcze dwie bomby, to dobrze. Bo ona oczywiście, bomba oczywiście kasuje pociski wroga. Zdechnij. Zdechnij wreszcie. Bomba. No, udało się fajnie, bezstratnie. Zajmuję na telefon, czy w miarę się nagrywa. Troszkę zmniejszyłem kontrast, bo ostatnio na Punisherze taki, kurde, kontrast był. Strasznie jasny obraz. Myślę, że teraz jest lepiej. Ocencie, napiszcie w komentarzu. A mnie rozwali, bo są początki drugiego etapu. Przesrane. Oj kurde, co tu się wyrabia. Zobaczcie, co tu się wyrabia. Rozwaliłem stateczek. Oczywiście jak zieje płomieniem, to wolniej lecę. Także jest ciężko. Ja tu naparza, dawaj power upa. Jeszcze mam jedno życie, trzy bomby, dobra. Muszę uważać. Czasami sobie lubię popykać tą gierkę. Więc nie jestem jakiś tam... Gram w to pierwszy raz oczywiście. Gdybym grał w to pierwszy raz, to pewnie już bym nie żył. Więc troszkę tam się mam... wiem, czego się spodziewać. Zdechnij. Aj, nie zdążyłem uciec. Ostatnie życie, kurde. Mówiłem, że filmik nie będzie długi. Chociaż są strzelanki, te szmapsy, w które
Pewnie gameplay by trwał z pół godziny. Uciekł. A, aż mnie ręka boli. Naparzamy. Muszę uważać. To jest jakby drugi boss. Albo jakiś sub-boss. Zdechnij. Właśnie tam puszcza tych pocisków. Chyba po nim, co? A, na pewno, on dopiero się zrobił bossem. Także te niebieskie po... O, tego się nie spodziewałem. Także moi drodzy, jak widzicie, krótki gameplay z gry Cyvern od Kaneko z 98 roku. Pozdrawiam, do zobaczenia, do następnego, cześć.